Bieszczadach nie ma zwykłej historii, zwykłych krajobrazów, zwykłych ludzi. Nazywane najdzikszymi polskimi górami, niegdyś gęsto zaludnione i zagospodarowane, dzisiaj porośnięte karpacką puszczą, pełną leśnych drapieżców i wielkich roślinożerców. W obecnych granicach Polski mamy tylko część Bieszczadów. Stojąc na przełęczy Bukowskiej, Rozsypańcu czy Haliczu, możemy zobaczyć połoniny wznoszące się na Zakarpaciu, pasma ukraińskich Bieszczadów Wschodnich z Pikujem, a przy dobrej widoczności nawet dalekie Gorgany. Bieszczady to niewielka, ale piękna namiastka Karpat Wschodnich z ich niezwykłym bogactwem przyrodniczym i kulturowym. Bieszczady w Polsce to góry bardzo ważne, bo stanowią jedyny w kraju fragment Karpat Wschodnich. Te góry leżą na terenie trzech państw – Polski, Ukrainy i Słowacji, w tym ostatnim kraju pod nazwą Bukowskie Wierchy. W Polsce wznoszą się Bieszczady Zachodnie, które od wschodnich dzieli Przełęcz Urzocka. W pojęciu turystycznym te góry obejmują obszar ograniczony od wschodu granicą z Ukrainą, a od południa ze Słowacją. Zachodni kraniec Bieszczadów to rzeka Osława, a północny Obniżenie, którym wiedzie szlak komunikacyjny Ustrzyki Dolne – Lesko. W świadomości Polaków przez dziesięciolecia ukształtował się mit Bieszczadów jako polskiego dzikiego zachodu. Tu wśród bezkresnych połonin i w dzikich lasach można było znaleźć ciszę, romantyzm i prawdziwą męską przygodę. Legendę i koloryt tych gór tworzyli uciekinierzy od cywilizacji, zapaleńcy, którzy chcieli budować tu swój raj, i artyści. Na obecne oblicze Bieszczadów, krainy wyjątkowej pod względem przyrodniczym, kulturowym i socjologicznym, największy wpływ miała apokalipsa, do jakiej doszło tu pod koniec lat 40. XX wieku. Pod koniec II wojny i po jej zakończeniu w Bieszczadach doszło do walk polsko-ukraińskich. Wsie zostały zniszczone, ludność wysiedlona. Po akcji Wisła w 1947 roku te góry opustoszały na wiele lat. Przed II wojną światową Bieszczady wyglądały inaczej niż dzisiaj. Były gęsto zaludnione, a nawet przeludnione. Mieszkali tu Bojkowie, Łemkowie, Polacy oraz Żydzi. W pustych dzisiaj dolinach jeszcze kilkadziesiąt lat temu stały chałupy, cerkwie, dwory i karczmy. Kolejki leśne zwoziły drewno do tartaków, na połoninach pasły się stada bydła. Najwyższe partie Bieszczadów były zamieszkane przez Bojków. Należeli oni do jednej z trzech grup górali ruskich żyjących w Karpatach. Bojkowie zasiedlali zachodnie i wschodnie Bieszczady, przedzielone dzisiaj granicą polsko-ukraińską. Zachodni kraniec Bieszczadów i Beskid Niski to kraina Łemków. Natomiast wschodnimi sąsiadami Bojków byli Huculi. Bojkowie mieszkają dziś jedynie w ukraińskich Bieszczadach. Po stronie polskiej zachowały się nieliczne ślady po tej grupie etnograficznej. Na stoku Halicza do dziś możemy zobaczyć pozostałości po drodze, z której korzystano jeszcze przed II wojną. W pustej Dolinie Caryńskiego znajdujemy widoczne terasy pól. Miejsca po dawnych wsiach wskazują drzewa owocowe i kwitnące na pozostałościach cmentarzy, cerkwi i chałup haber miękkowłosy i barwinek pospolity.
Bojkowie, podobnie jak i Łemkowie, budowali długie chaty, zwane chyżami. Pod jednym dachem znajdowała się w nich część mieszkalna i gospodarcza. Jednak w odróżnieniu od zamożniejszych Łemków, Bojkowie byli grupą bardzo archaiczną pod względem kulturowym i religijnym. Żyjąc w niedostępnych dolinach, do których zaglądało niewielu przybyszów, kultywowali wywodzące się z pogaństwa zwyczaje, wierzyli w duchy i wampiry. Ubóstwo Bojków wyrażało się też w ich pozbawionych ozdób strojach. Przed II wojną światową najbardziej atrakcyjne dziś tereny Bieszczadów Zachodnich nie wzbudzały zainteresowania turystów. Na górskie trasy wyruszano w położone wówczas w granicach Polski Gorgany czy Czarnochorę. Do tak znanych obecnie bieszczadzkich miejscowości jak Wetlina wczasowicze praktycznie nie zaglądali. Letniska rozwijały się przede wszystkim wzdłuż przecinających Karpatę linii kolejowych. Na interesującym nas terenie bazy turystyczne istniały w Sokolikach Górskich i Siankach, położonych przy trasie ze Lwowa na Zakarpacie. Stąd wyruszały wycieczki na Halicz czy Tarnicę. Dzisiaj nie ma takich miejscowości jak Sokoliki Górskie czy Sianki. Wędrując pustą doliną Górnego Sanu zwaną Bieszczadzkim Workiem, trudno sobie wyobrazić, że kiedyś był to najbardziej zagospodarowany obszar Bieszczadów. Niewiele osób podróżujących bieszczadzką kolejką leśną z Cisnej do Przysłupia wie, że przed II wojną wąsko turówki jeździły też w dolinie Górnego Sanu. Służyły do przewozu drewna do tartaków. Ze względu na to, że brakowało tu spławnych rzek i bitych dróg, właściciele lasów inwestowali w transport kolejowy. Najdłuższa trasa wiodła od stacji kolei normalnotorowej w Sokolikach Górskich przez Muczne, Stuposiany, aż do Ustrzyk Górnych. W miarę eksploatowania kolejnych obszarów leśnych dobudowywano odgałęzienia w górę potoków. Powstało też kilka innych tras. Wytyczenie i zbudowanie torowisk w górach wymagało dużej wiedzy inżynieryjnej. W latach 30. XX wieku te kolejki zlikwidowano. Jednak do dziś można odnaleźć fragmenty nasypów i filary mostów. Najbardziej znaną miejscowością letniskową w Dolinie Górnego Sanu były Sianki, położone obok Przełęczy Urzockiej. W hotelach, pensjonatach i kwaterach prywatnych mogło zamieszkać ponad 2000 osób. Reprezentacyjnym obiektem turystycznym było tu schronisko Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego. W Siankach wypoczywał m.in. marszałek Józef Piłsudski. We wrześniu 1939 roku osadę podzielono wzdłuż Sanu. Wschodnią część zajęli Sowieci, a zachodnią Niemcy. Po wojnie w tym samym miejscu wytyczono granicę między Polską a Związkiem Radzieckim. W 1946 roku mieszkańców polskiej strony Sianek wysiedlono na wschód. Domy, świątynie i zabudowania dworskie zniszczono. Po dawnych Siankach pozostało niewiele śladów. Schowane w gąszczu ruiny dworu, dwa nagrobki właścicieli tutejszego majątku Klary i Franciszka Stroińskich oraz kaplica cmentarna. Przez wiele lat, kiedy Dolina Górnego Sanu była zamknięta dla turystów, wyprawa do tej niewielkiej nekropolii zwanej Grobem Hrabiny była marzeniem każdego wytrawnego bieszczadzkiego trapera. Po stronie ukraińskiej ta osada nadal istnieje. Kiedy turyści wychodzą z lasu na polanę w Siankach, przed sobą widzą miasteczko. Domy, stacja kolejowa i ruchliwa szosa to zadziwiający widok, zwłaszcza po tym, jak przez wiele kilometrów wędrowało się po polskiej stronie zupełnym pustkowiem. Z Przełęczy Urzockiej niedaleko Sianek wypływa Sam. Przynajmniej tak napisano na obelisku ustawionym przez Ukraińców. Co do tego, gdzie naprawdę są źródła Sanu, toczą się spory.
Analizując przedwojenne i aktualne mapy, można wywnioskować, że prawdziwe źródło tej rzeki leży około 300 metrów na południowy zachód od obelisku i z polskiej strony jest niedostępne. Najwyższa część polskich Bieszczadów znajduje się na terenie gminy Lutowiska, jednej z największych i najrzadziej zaludnionych w kraju. Doszło tu do największych zniszczeń. O ich skali świadczy fakt, że na tym terenie przed II wojną mieszkało ponad 21 tysięcy osób, a dzisiaj 10 razy mniej. Z 26 cerkwi pozostały jedynie 3. Wędrując po wysokich Bieszczadach nie znajdziemy cerkwi. Można jedynie rozpoznać miejsca po nich. Są to skupiska starych lip, jesionów i dębów. Wbrew powszechnym wyobrażeniom tylko kilka cerkwi zniszczono podczas II wojny i walk z UPA. Większość spalono i zburzono w późniejszych latach. Niestety, niektóre niszczeją do dziś. W wyższych partiach Bieszczadów było najwięcej cerkwi typu bojkowskiego. Swoim wyglądem przypominały stare świątynie z XV i XVI wieku. Takie budowle stały w wielu bieszczadzkich wsiach. Do dziś zachowała się tylko jedna, w Smolniku nad Sanem. Bojkowskie cerkwie były do siebie podobne, ale trafiło się wśród nich prawdziwe arcydzieło sztuki ciesielskiej. Świątynia w Równi koło Ustrzyk Dolnych na szczęście przeżyła dziejowe zawieruchy. Przez pół wieku zniszczeniu uległo 2/3 ze 150 bieszczadzkich cerkwi. Do dziś najwięcej tych świątyń zachowało się w północnych i zachodnich rejonach Bieszczadów. Tylko kilka z nich znajduje się w rękach dawnych właścicieli, grekokatolików i prawosławnych. Na granicy Bieszczadów i Beskidu Niskiego w Dolinie Osławy i Osławicy możemy zobaczyć cerkwie budowane w stylu wschodnio-łemkowskim. Większość do dziś użytkują Łemkowie, którym udało się uniknąć wysiedleń lub powrócić na ojcowiznę. Niestety jedna z najpiękniejszych łemkowskich cerkwi, prawosławna świątynia w Komańczy, we wrześniu 2006 roku całkowicie spłonęła. Tragedia mieszkańców Bieszczadów stworzyła szansę dla odrodzenia środowiska naturalnego. Na Połoninach i w Dolinach doszło do wtórnej sukcesji na niespotykaną gdzie indziej skalę. Ten proces odtwarzania się zbiorowisk roślinnych zbliżonych do naturalnych możliwy był tylko w polskich Bieszczadach. Jedynie tu, po wysiedleniu ludzi, na Połoninach i w miejscach dawnych wsi mogła odrodzić się niezwykła przyroda. Bogactwo Bieszczadów to przede wszystkim Karpacka Puszcza pełna zwierzyny, rozciągające się nad górną granicą Lasu Połoniny, a także kraina dolin. Fenomen historyczno-przyrodniczy. Takiego układu pięter roślinnych jak w Bieszczadach nie znajdziemy nigdzie indziej w polskich górach. Nie ma tu świerkowego regla górnego i piętra kosodrzewiny. Mamy za to wschodniokarpacki ewenement, Połoniny. Wielkie puste przestrzenie na najwyższych szczytach, porośnięte trawami. Na niektórych zboczach Połoniny zaczynają się już na wysokości 1050 metrów. Piętro Połonin to twór naturalny. Przed wiekami zajmowały jednak znacznie mniejszą powierzchnię. Granica lasu przebiegała wyżej.
Powiększenie połonin spowodowane zostało przez wypasanie owiec i wołów. Ludzie, chcąc poszerzyć powierzchnię górskich pastwisk, wycinali i wypalali drzewa i krzewy przy górnej granicy lasu. Dzisiaj las znowu pnie się w górę. Jest to jednak proces bardzo powolny. Na połoninach odtwarza się naturalny układ pazm roślinnych. Górną granicę lasu stanowią karłowate buki, zwane krzywulcowymi. Nad nimi wznosi się pas zarośli, a jeszcze wyżej pasmo traworośli i ziołorośli z płatami borówczysk. Na najwyższych szczytach swoje miejsce znalazły zbiorowiska alpejskie. Na skalnych półkach i w szczelinach możemy zobaczyć barzeniska, borówczyska i alpejskie torfowiska zwane wiszącymi. Na połoninach występują gatunki wschodniokarpackie, alpejskie i subalpejskie. W Bieszczadach znajdziemy ponad 30 gatunków roślin wschodniokarpackich. Należą do nich m.in. ostrożeń wschodniokarpacki i goździk skupiony. Kwitną tutaj także wężymord górski oraz fiołek dacki. W Bieszczadach mamy 6 endemitów, czyli gatunków unikatowych, występujących tylko na ograniczonym obszarze. Jednym z nich jest pszeniec biały. Na połoninach występuje też wiele gatunków alpejskich. W trawach żółci się prosienicznik jednogłówkowy. Rośnie tutaj dość licznie. Za to będącą gatunkiem subalpejskim arnikę górską możemy spotkać niezwykle rzadko. O tym, gdzie można zobaczyć tę roślinę, wiedzą tylko przyrodnicy. W odróżnieniu od arniki, ciemiężyca biała łatwo daje się zauważyć, bo jest to roślina wysoka i w niektórych miejscach rosnąca w dużych skupiskach. Na połoninach i w ich pobliżu możemy także spotkać wiele bardziej popularnych, choć niezwykle pięknych roślin, jak wilia złotogłów, czy też różne gatunki storczyków. O dobrym stanie bieszczadzkiego środowiska świadczą licznie występujące tu porosty, które rozwijają się tylko tam, gdzie jest czyste powietrze. Porosty możemy zobaczyć zarówno na skałach w szczytowych partiach połonin, jak i niżej, w dolinach. Bieszczadzkie grzbiety położone są równolegle do siebie, ciągnąc się z północnego zachodu na południowy wschód. Najwyższym szczytem w polskich, czyli zachodnich Bieszczadach jest Tarnica. Ta góra wznosi się 1346 metrów nad poziom morza. Z bieszczadzkich zboczy spływają liczne strumienie, tworząc potoki i rzeki. Największe to San i Osława. Te rzeki toczą swe wody do Morza Bałtyckiego, ale są też takie, które należą do zlewiska Morza Czarnego. We wschodniej części Bieszczadów rzeczka Strwiąż i kilka innych potoków spływa w kierunku Dniestru. Jest też jeden strumień w okolicy Opołonka, który swe wody kieruje na Zakarpacie do rzek płynących do Dunaju. Bieszczadzkie rzeki i strumienie tworzą liczne kaskady i małe wodospady. Szczególnie widoczne są wczesną wiosną, kiedy topnieje śnieg. Największym wodospadem w Bieszczadach jest Szepit na potoku Helatym, niedaleko Zatwarnicy.
Woda spada tu z hukiem z kilkumetrowej wysokości. Szepit był kiedyś wyższy, ale przy budowie drogi część progu wysadzono materiałami wybuchowymi. W Solinie i Myczkowcach San przegrodzono zaporami. Powstały bardzo atrakcyjne turystycznie górskie jeziora. Zalew Soliński jest największym sztucznym zbiornikiem w Polsce. To raj dla żeglarzy i wędkarzy. Poniżej jeziora Solińskiego położony jest Zalew Myczkowiecki. Na górskich zboczach nad tym zbiornikiem utworzono rezerwaty, aby chronić rzadkie okazy roślin i ciekawe wychodnie skalne. Charakterystycznym elementem bieszczadzkiego krajobrazu jest rozległa puszcza. Przeważają lasy bukowe z domieszką jodły i jawora. Wielkie ostępy leśne zachowały się w paśmie granicznym, a także na Otrycie czy w okolicach Chryszczatej na Wysokim Dziale. Fragmenty lasu przypominają prastarą Puszczę Karpacką. Wśród obumierających pni rośnie wiele rzadkich gatunków grzybów, mchów i porostów. Występują tutaj także ciekawe okazy bezkręgowców, jak nadobnica alpejska czy różne gatunki biegaczy. Najdziksze polskie góry są ostoją dzikich zwierząt. Oto władca wschodniokarpackiej puszczy, niedźwiedź brunatny. Nigdzie indziej w Europie nie spotkamy tyle wielkich drapieżników, co tu. Jeżeli chcemy zobaczyć dzikie zwierzęta, to najlepiej przyjechać w Bieszczady zimą. Wprawdzie niedźwiedzie zapadają wówczas w sen zimowy, ale za to możemy zobaczyć wilczą watahę i rysia przemykającego po puszczy niczym duch. Jeżeli nawet nie uda się stanąć oko w oko z drapieżnikami, to na pewno możemy odnaleźć tropy dokumentujące ich bytność w karpackiej puszczy. Mając szczęście, możemy także zobaczyć stada żubrów, których w Bieszczadach jest ponad 200. Te wielkie zwierzęta są bardzo płochliwe. Podejście do nich jest niezwykle trudne, ale jednak możliwe. Dużo łatwiej zobaczyć jelenie czy sarny. Zimą zwierzyny nie znajdziemy na połoninach i w wyższych partiach lasów. Jelenie, żubry i drapieżniki schodzą do dolin, bo tam łatwiej przetrwać i zdobyć pożywienie. Turyści najczęściej odwiedzają Bieszczady latem. Szczególnie tłoczno jest wtedy na połoninach. Warto więc polecić wycieczki w Bieszczady wiosną, jesienią i zimą. Te góry są wówczas szczególnie atrakcyjne i co najważniejsze, możemy je podziwiać w spokoju. W Bieszczadach wiosna przychodzi później niż w sąsiednich pasmach Beskidu Niskiego czy Pogórza. Najbardziej charakterystyczną rośliną dla tej pory roku jest śnieżyca wiosenna. Rośnie tutaj jej wschodniokarpacki podgatunek. W Polsce występuje tylko w Bieszczadach. Od śnieżyc rosnących w innych częściach kraju różni się tym, że wiele osobników na jednej łodyżce ma dwa kwiaty. Dla wielu osób najpiękniejszą porą roku jest jesień. Widok lasów mieniących się czerwienią i złotem zostaje w pamięci na całe życie. Kto zobaczył takie widoki, na pewno wróci w Bieszczady. Niezwykłe widoki możemy zobaczyć także zimą.
majestatyczne Bieszczady szczególnie niezwykłe są w czasie inwersji. Podczas tego zjawiska temperatura w dolinach jest niższa niż na szczytach. W krystalicznym powietrzu można zobaczyć pasma górskie odległe nawet o kilkaset kilometrów. Tych, którzy wybiorą się w Bieszczady tradycyjnie latem, zachęcamy do zejścia z Połonin i poznania atrakcji, które można znaleźć w krainie dolin. Szczególnie warto polecić przepiękną krajobrazowo Dolinę Sanu na odcinku od Zatwarnicy po Rajskie, z uroczym Tworylnem i ruinami cerkwi w Krywem i Hulskiem. Jest to jedna z najpiękniejszych tras pieszych i rowerowych. W rezerwacie Krywe można zobaczyć węże eskulapa, największe z polskich gadów. Nie są jadowite. W tych okolicach, podobnie jak w innych częściach Bieszczadów, żyją także żmije, zaskrońce i padalce, przypominające węże jaszczurki. Kolejnym niezwykłym miejscem jest Dolina Rzeki Wetliny, gdzie znajdują się kipiele zwane Sinymi Wirami. Spotkamy tu także pozostałości po wielkim osuwisku, które zatarasowało rzekę. Jeszcze większe osuwisko znajduje się w okolicach Chryszczatej na zachodnich krańcach Bieszczadów. Osunięcie się wielkich mas ziemi spowodowało powstanie jeziorek zwanych duszatyńskimi. Te okolice szczególnie upodobał sobie Karol Wojtyła. Przyszły papież podczas swoich bieszczadzkich wędrówek kilka razy odwiedził jeziorka duszatyńskie. Unikatowe walory przyrodnicze Bieszczadów przesądziły o powstaniu na tym terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Ochroną objęto tu nie tylko przyrodę, ale i dziedzictwo kulturowe żyjących obok siebie narodów. Granice przestają dzielić, a zaczynają łączyć polskie i ukraińskie Bieszczady oraz słowackie Bukowskie Wierchy. System ochrony przyrody w Bieszczadach można uznać za modelowy. Najważniejszym elementem jest Bieszczadzki Park Narodowy. Jego otulinę stanowią Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. Tereny chronione występują też w krajach sąsiednich. Bieszczadzki Park Narodowy graniczy ze Słowackim Parkiem Narodowym Połoniny oraz położonym na Ukrainie Użańskim Parkiem Narodowym i Nadsańskim Parkiem Krajobrazowym. Bieszczady zostały także objęte ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze, rozwój turystyki w Bieszczadach musi być związany z ochroną przyrody. Zwiedzając najwyższe i zarazem najcenniejsze obszary, musimy zachować szczególną ostrożność, aby nie zniszczyć tego niewielkiego, jedynego w swoim rodzaju skrawka Karpat Wschodnich. W Wysokich Bieszczadach nie znajdziemy gwarnych kurortów. Dla turystów wyznaczono jednak setki kilometrów szlaków i ścieżek przyrodniczych ułatwiających zwiedzanie i poznawanie tych gór. Na amatorów jazdy konnej czekają stadniny chucułów z największą wołosatem. Zimą Wysokie Bieszczady to także wyśmienite tereny dla narciarzy biegowych, śladowych i skiturowych. Natomiast wyciągi i stacje narciarskie powstają poza obszarami chronionymi, w okolicach Ustrzyk Dolnych i Leska.
Bieszczady przez lata były rajem dla prawdziwych traperów, którzy woleli wędrować i mieszkać pod namiotami niż w domach wczasowych czy hotelach o niskim standardzie. Dzisiaj warunki są dużo lepsze. Położone w otulinie Parku Narodowego gospodarstwa agroturystyczne i pensjonaty zapraszają gości przez cały rok, oferując im nie tylko noclegi, ale także możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. Gospodarze dbają też, aby turyści zapoznali się ze specjałami miejscowej kuchni. W niezwykłych górach spotkamy niezwykłych ludzi. To oni nadają Bieszczadom kolorytu. Mieszkańcy Cisnej twierdzą nawet, że ich gmina zajmuje w Polsce szczególne miejsce, bo mieszka tu najwięcej artystów na kilometr kwadratowy. Żeby poznać tych ludzi i ich opowieści, trzeba wybrać się do galerii czy bieszczadzkich knajpek, w których przy okazji można zobaczyć dzieła tutejszych twórców. Warto też zajrzeć do pracowni bieszczadzkich artystów. Większość z nich, jak Jadwiga Denisiuk, tworzy dzieła związane z historią i kulturą tych gór. Bieszczady to góry ze wszechmiar niezwykłe. Ich legenda sięga dalej niż wzrok niesie z najwyższej Połoniny, a wzrok niesie daleko. Te góry to jeden z najcenniejszych obszarów chronionych w Europie, z historią na trwałe wpisaną w niezwykły krajobraz. Wędrując w morzu traw, można poczuć tchnienie wielkich przestrzeni Karpat Wschodnich.